Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj zagrałem na serwerze dla twórców o nazwie One Life. Jak sama nazwa wskazuje, ma się tutaj tylko i wyłącznie jedno życie. Jedynym wyjątkiem był pierwszy dzień rozgrywki, gdzie dostaliśmy czas na uzbrojenie się. W dodatku można wzbogacić się o jedno dodatkowe życie, jednakże crafting tego przedmiotu wygląda następująco. Także pora przejść do startu serwera. Start był bardzo chaotyczny i szczerze nie miałem żadnego planu na ten start. Przy spawnie była wioska i tu od razu w sumie odpalił mi się taki syndrom speedrunnera, ja po prostu wiedziałem, że muszę do niej pobiec i nie mogę jej odpuścić, mimo że kilka innych osób również do niej pobiegło. W trakcie, gdy każdy zajmował się zrobieniem jak najszybciej tulusów, ja postanowiłem zabrać z wioski wszystkie możliwe hejbale, co moim zdaniem było naprawdę dobrym zagraniem. Potem oczywiście jak każdy pobiegłem dalej od spawna, aby zeksplorować teren. Zrobiłem pierwsze tulusy, a chwilę później trafiłem na statek, który dał mi naprawdę ogromnego boosta na start. Po dłuższej chwili biegania po jaskiniach miałem już naprawdę fajne rzeczy, a nawet jako pierwszy zdobyłem enchant na serwerze, który niestety chwilę później straciłem poprzez cofkę serwera. A co się stało? Enchant mi zabrało. A fun fact, mam enchantowaną klatę na sobie, enchantowane buty, enchantowany miecz, ale zabrało mi enchant. Gdy już wyszedłem z cave'ów, udałem się na podane mi wcześniej kordy, aby spotkać się z moim sojusznikiem, jakim był Boomer. Nasza radość przy spotkaniu niestety nie trwała zbyt długo, ponieważ dosłownie po chwili okazało się, że za mną biegnie dosłownie trzech wystakowanych graczy. Uważaj! Uciekaj! Co jest? Ja pierdzielę, co jest? Omega, dobra. No nie, no. Nie. Zakończona ja... seria. Dobra, uciekamy, po prostu uciekamy, dobra. My ten diametowy będzie gonił. W ogóle później okazało się, że w ogóle mieliśmy mieć z nimi sojusz. Jednakże chyba trochę się zapomnieli. No i ja wdałem się w sumie w dosyć niepotrzebną walkę. Robiłem to tylko ze względu na to, iż miałem w głowie fakt, iż osoba, która mnie bije, jest też moim sojusznikiem. I pewnie odda mi po prostu item, gdy zginę. Bro. Ty weź powiedz temu glitterowi, żeby mnie nie bił. Się powytykał. Oj, ten się ruszać nie potrafi. Się gorzej ode mnie rusza, stary. Zabij mnie też. Tak też się stało, jednakże otrzymałem tylko i wyłącznie niewielką część swoich przedmiotów, co mega mnie zirytowało. Wiedziałem, że koniecznie muszę się odbić po tej śmierci. Tak też spędziłem całą noc grindując itemy na serwerze. Trafiło to, że po pierwszych 24 godzinach serwera byłem jednym z najbardziej wystakowanych graczy, a to był dopiero początek. Drugiego dnia serwera, grając wraz z Boomerem, zauważył on, iż ktoś próbował nieco zgryfować nasz domek w wiosce. Chwilę po tym ja dostrzegłem przebiegającego w pobliżu gracza o niku Bononek. Pobiegliśmy za nim, jednakże nasze zamiary były pokojowe i chcieliśmy po prostu z nim pogadać. Lecz ten zachowywał się bardzo dziwnie, przez co od razu podejrzewaliśmy go o ten gryf. Niestety jego ucieczka nie potrwała za długo i koniec końców udało nam się go zabić. Jest! Jakie siedzenie pracuje może? Get shit on, brother! Tak właśnie wyglądają moje pierwsze dni na serwerze One Life. Kolejne rzeczy dowiecie się w kolejnym odcinku. A ty, jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, napisz w komentarzu hashtag tryhard, a ja przypnę ci serduszko oraz odpowiem na komentarz. Ode mnie to już na tyle, trzymajcie się, bye.